Misja 14. Rondo. Zadania. Wyłącz wieżę strażniczą. Zniszcz ciężarówki dostawcze. Zniszcz magazyn zaopatrzenia. Znajdź wejście do krypty. Halo, halo. Dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem pomidorwy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję. Zagrajmy w Medal of Honor Underground. Słuchajcie, jesteśmy teraz w Monte Cassino we Włoszech. Tak więc dzisiaj szykuje się dosyć mocna jatka. Jestem ciekaw tego, co będzie miało dzisiaj miejsce. Poprzednim razem troszeczkę żeśmy sobie porobili tych misji, ponieważ zrobiliśmy sobie dwa rozdziały, z czego ostatnie to były Niemcy i mieliśmy konfrontację z tymi kurde jebanymi rycerzami, hatfu na nich. I bardzo śmieszna rzecz, bo za godzinę, dokładnie za godzinę, dzisiaj jest 1 lutego, kiedy to nagrywam, wlatuje pierwszy odcinek już z Medal of Honor Underground, tak więc będzie bardzo ciekawie. Napiję się oczywiście wody, zanim oficjalnie zaczniemy. No, i jestem z powrotem. Możemy w takim razie rozpocząć gierkę. Jesteśmy, tak jak już przed chwilą wspomniałem, we Włoszech w Monte Cassino. I zobaczmy, co tutaj będzie się teraz działo. Jakie w ogóle mamy bronie? Okej, mamy coś takiego, dobra. Elegancko. No to możemy rozpocząć. Ostatnim razem też żeśmy musieli, kurde, być w bezpiecznym domku, jak pamiętacie zresztą. I uciekaliśmy przed naszymi, kurde, Niemcami. No, bardzo fajna muzyka tutaj nam towarzyszy swoją drogą. I co, no myślę, że w sumie dzisiaj, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to może dzisiaj nawet gierkę skończymy już. Co byłoby oczywiście bardzo fajne. Kurde, powiem szczerze, że troszeczkę dałem dupy. Chcę nawet nie powiem, że troszeczkę bardzo dałem dupy. Bo trochę tutaj niefajnie zostało to tutaj zrobione. Ale muzyka bardzo spokojna tutaj leci, kurczę pieczone. Powiem wam szczerze, że to jest momentami aż creepy. Wolałbym trochę bardziej dynamiczną muzykę niż taką zbyt spokojną. Bo taka zbyt spokojna muzyka wcale niczego dobrego nie zwiastuje. I zaraz porozglądajmy się tutaj w lewo, w prawo, oczywiście do przodu, do tyłu, żeby nie pominąć żadnej apteczki ani żadnych amunicji. I możemy gnać... Wow, wow, wow. No właśnie. Możemy gnać do przodu. Pozbieram amunicję? To coś tam pozbierałem. Na razie z pistolecika polecimy, ponieważ mamy trochę mało amunicji. A, do pistola się amunicja tutaj zebrała. Okej, fajnie. Widzę, że nas już bombardują. Ogólnie powiem wam szczerze, koncepcja poziomu samego w sobie mi się podoba, ponieważ to jest trochę coś ala taki labirynt, że idziemy na przykład jedną ścieżką, musimy na chwilę tutaj skręcić, zobaczyć, czy czegoś nie pominęliśmy, a następnie idziemy w dół. Bardzo fajnie zrobione. Tu swoją drogą mamy drut kolczasty. Tędy tutaj się nie dostaniemy, chociaż szkoda, bo może coś tam ciekawego byłoby, kurczę pieczone. Ja pierdzielę, ale im długo coś kurde schodzi, to umieranie. Oni są kuloodporni. Skurczybyki jedne. Ten to w ogóle kurde jakiś krzywy łeb ma.
Nie no, kurde, powiem wam szczerze, co po niektórzy NPC to są naprawdę, kurde, totalne downy, nie? Ale zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Okej. Teraz musimy w tą ciężarówkę naparzać. I przy okazji w tych ziomków, którzy tutaj przyszli. Sorry, że ja na razie tak mało mówię, ale póki co się skupiam. Kurde, Manon, weź się nie baguj. Dziękuję. O kurde. Oh no, oh no, oh no, oh no. Szybko, 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 szybko. Dobra, padli. Skąd? Ej, ja nawet nie widziałem skąd. Dobra, jesteśmy tutaj po raz kolejny. Teraz muszę sobie na spokojnie amunicję pozbierać i jedziemy jeszcze raz do miejsca, gdzie ostatni raz padłem, bo to coś wydarzyło, to nie powinno mieć w ogóle miejsca, zacznijmy od tego. Więc zobaczymy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być wcześniej. Znaczy, tu, gdzie powinniśmy być wcześniej, tu, gdzie wcześniej byliśmy, o, to bardziej chciałem powiedzieć. I teraz naparzanka. I na spokojnie, bez żadnego pośpiechu, bez niczego tutaj. Jedziemy z koksem, patrzymy co i jak i gdzie. Jedzie tutaj kolejna ciężarówka. Zaraz następna nas eksploduje. Dokładnie. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Dobra, tutaj na spokojnie już mamy wszystkie ogarnięte ciężarówki. Tak to powinniśmy za pierwszym razem zrobić. A nie tak jak to poprzednio było, ale no jak widać musi zawsze być ta kontrolna śmierć. Więc teraz możemy gnać do przodu. I zaraz pewnie pomyślicie, ale gdzie do przodu? Przecież nie ma tu nigdzie przejścia. No tam nie ma przejścia na pewno, więc musimy przejść tutaj. Dokładnie tak. I troszeczkę oddalę się od mikrofonu, żeby nie było, że ja będę przesterzył na nagraniu. Tak więc... musimy właśnie teraz tutaj przejść i tu mamy gogatkę, który nam nas czeka. A raczej czekał, bo już niewiele z niego zostało. No tu dwóch naraz od razu pocisnęliśmy. Ten to jeszcze coś chciał mi powiedzieć przed śmiercią, ale no nie zdążył. No, może w innym życiu mu się uda, hehe, taki suchar. A, czyli to wystarczy jedna, nie trzeba dwóch pocisków od razu, kurde. A proszę, a myślałem, że dwa trzeba. Dobra, następna jedzie. Okej. Jeszcze jedna ciężarówka. To już ostatnia nam będzie. Ciekaw w ogóle jestem, co tutaj by było. Ale tu widzę, że tylko jest drzewko i prawdopodobnie jest tutaj końcówka... może nie, że poziomu, ale bardziej po prostu ślepa uliczka, więc... no to prawdopodobnie właśnie jest. A szkoda, bo wydaje mi się, że miejsce zasługuje na taki fajny ten. Myślałem, że za mną to już kurde jedzie, ale to tak z daleka słyszę, że jedzie ta ciężarówka. I po nich zostały oczywiście amunicje, które sobie z chęcią weźmiemy. A zawsze się przyda dodatkowa amunicja.
Dobra, więc teraz możemy przejść tutaj. Siemano, siemano, jesteśmy w jakimś obozie. Przynajmniej to wygląda na taki kurde obóz lub barak. A, tutaj mamy koleżkę. I tu jakieś ładunki wybuchowe musimy wstawić. No proszę. Elegancko. Wydaje mi się, że to jest jedna z tych prostszych misji. Tak przynajmniej z tego, co ja widzę. Nie wydaje się ona może jakaś super trudna. Ale to może dlatego, że już po prostu mniej więcej mam wprawę, jeżeli chodzi o tę gierkę. Chociaż pewnie zaraz ktoś w sekcji komentarzy i tak się znajdzie, który zacznie mnie poprawiać. Że gram po ciulu. No wiem, wy jesteście lepsi ogólnie w te gierki. Wy ogólnie jesteście lepsi w takie gierki? Nie powiem, że nie. Okej, czy zrobiliśmy wszystko? Nie. Wszystkiego nie zrobiliśmy, bo jednej rzeczy nie zrobiliśmy. A mianowicie coś musi seksplodować. Tylko pytanie, co? Co musi seksplodować? Bo ja tutaj nie widzę niczego, gdzie mogę jeszcze podłożyć ładunek wybuchowy. Tu mamy ślepą uliczkę. Chyba, że musimy na dół do tej krypty zejść. Co jest prawdopodobne i tam coś wysadzić. Być może. Nie wszystkie obiektywy zostały zniszczone, czyli taka papryczka. Teraz mamy zrobione. Widzicie? Trzeba było się upewnić, jeżeli chodzi o te beczułki. No dobra, no to co? Mamy kurde misję zaliczoną. Zobaczymy, ile gwiazdek będziemy mieli. Toast zwycięzcy. Smaczna woda. No i elegancko, mamy 3 gwiazdki. Można sobie gierkę zapisać, jak najbardziej, tak? W ogóle mam jakieś dziwne problemy z moim padem, z Shogunem. Mianowicie kółeczko mi się za mocno wciska i czasami mam wrażenie, że zbyt mocno wcisnę kółko i nie będę mógł już z niego korzystać. I będę musiał, kurde, robić jakieś dziwne figle migle, żeby wydostać to kółko. No ale miejmy nadzieję, że to jest tylko chwilowe. I że mój pad jeszcze będzie mi służył, bo kurde, to już będzie 3. rok, kiedy ja mam Shoguna. Dobra. Na razie póki co pierwsza misja była bardzo łatwa, no nie liczę z tamtego faila, ale no wiadomo, no wtedy to miałem taki moment debilizmu totalnego. Tak więc to był debil moment. I teraz lecimy z kolejną misją. Okej, w ogóle ten ziomek, ten tutaj, który nam tutaj, który ma bardzo ładną facjatę swoją drogą, to jest kapitan Ted Aubrick. I on między innymi nam daje misję. Tak więc mam nadzieję, że się zapoznaliście z panem Tedem. Z tego co wiem, on jest grywalną postacią, ale nim można grać dopiero w misjach dodatkowych. Ale nie wiem, czy my będziemy robili misje dodatkowe w tej serii, bo z tego co wiem, są one opcjonalne. Misja 15. Jeńcy wojenni. Zadania. Uratuj kapitana, a następnie uratuj pilotów z celi więziennych. Chroń kapitana. Zniszcz pokój wojenny. Wyeliminuj sztab dowodzenia. I tam za wiele nic takiego się nie dzieje, one na fabułę jakoś mocno nie wpływają, tylko tyle mogę powiedzieć. Dobra, Wow, jeszcze raz wow, gdzie tutaj jest w ogóle drabina, bo to przez chwilę wyglądało tak jak... A, dobra, to już widzę, gdzie jest drabina. Jesteśmy teraz w krypcie i tu po raz kolejny przypomina mi się Grecja i ten poziom, kurde, w katakumbach. Aczkolwiek to nie są katakumby, tylko jesteśmy w krypcie. W Monte Cassino zresztą. We Włoszech. Tak więc dobra, przygotujmy sobie oczywiście pistola, ewentualnie no naszą tutaj pukawkę. Na pewno nie będziemy z bazuki korzystać albo z Panzerfausta, ponieważ no Panzerfaustem to troszeczkę byśmy za duże dymy zrobili.
i w rytm tej pięknej piosenki lećmy do góry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem. Słyszałem, że ktoś coś gadał. Aż jestem ciekaw, co tutaj się dzieje. Siemano, siemano, siemano. What took you so long? A, widzicie, uratowaliśmy kapitana. Ta jest. To teraz może ja pójdę naprzód, ponieważ już widzę, co ta misja zwiastuje. A ta misja między innymi zwiastuje to, że będziemy musieli eskortować naszego kapitana. Znaczy może nie eskortować to swoją drogą, ale będziemy musieli go chronić, żeby nie oberwał, czyli to jest jeden z typów najgorszych misji. Dajcie mi iść naprzód, dziękuję. Dobra, i teraz robimy zadymę tutaj. Tam chyba raczej nikt ich nie zaatakuje, przynajmniej na chwilę obecną. Dobra, dobra, dobra. Mam wszystko pod kontrolą, wracamy. O nie! Przeżyjcie! Fuck, ja pizgam. Zaczyna się, autentycznie. Mam nadzieję, że on ma dużo HP. Bo przyda mu się trochę HP, nie powiem, że nie. Dobra, przyleźli kurde frajerzy. No, otwieraj, szybciej. Go. Apteczka się przyda. Czemu oni w ogóle z apteczek nie korzystają? What the fuck? Chodź tutaj, no chodź tu. Niezgadne, zaraz znowu będzie atakowany, no. Znaczy może jeszcze nie ma komunikatu, ale sam fakt, że oni tutaj się kurde kręcą jak smród po dupie. I ich tutaj se na spokojnie wybije. Myślę, że to nie był głupi pomysł tutaj pójść w sumie. Na razie kapitan nie jest atakowany. Ale to się pewnie zaraz zmieni. No już słyszę strzały. Ja tu wejdę tylko. Wezmę swoje. No on też kurde widzę, że ładnie kurde się broni. Ładno ma to pukawkę. Dobra, na spokojnie. Bez żadnych gwałtownych ruchów. Otwieraj. No, otwieraj, na spokojnie. Otwórz sobie, ja tu cię będę chronił. Dobra, jego misja kapitana została, że tak powiem, ogarnięta. Więc ja tu na spokojnie powybijam towarzystwo. A więc podpunkt raczej mamy zaliczony. A więc zanim polecimy tutaj do góry z nimi walczyć, to ja sobie wrócę tutaj, właśnie do tego miejsca, po apteczkę. Elegancko. Dobra. Teraz sprawdźmy, co tutaj mamy. Tu nic nie mamy. On sobie będzie teraz pewnie stał i myślał nad wczorajszym dniem. A my tu będziemy zadymy robić. Wyleczmy się.
Kurwa, jak się wystraszyłem, ja pierdolę. Wiecie w ogóle, co mi to miejsce przypomina? Uncharted 2. Gdzie też w takim kościele żeśmy się napierdalali z przeciwnikami. To mi naprawdę mega Uncharted 2 przypomina. O, 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 jeszcze nie wszystko zrobiliśmy. Ciekawe, co żeśmy pominęli. Ponieważ tutaj widzę, że to jest wyjście. A więc skoro to jest wyjście, to coś trzeba tu jeszcze zrobić. Destroy War Room? Okej. Okay. Czyli musimy tędy iść. I teraz. Dobrze. Dobrze. Teraz bierzemy co nasze i stąd spitalamy. To już teraz już mamy wszystko zrobione. Oczywiście sobie przy okazji amunicję naładujemy. Pewnie, czemu by nie. I prosto przed siebie. Spierdolamy! Spierdolamy! Udało się. Yeah. Troszeczkę na pałę to zrobiłem, ale jednak się udało. To jest najważniejsze. Jedna gwiazdka. Mogło być gorzej, o wiele gorzej. Zobaczmy, ile będziemy mieli procent. 55. Czyli skoro 3% nam się ładuje, to teraz będziemy mieli 58. Po następnej misji będziemy mieli 61. Ciekawie. Co to za następna misja będzie? Okej. Czyli już mniej więcej wiem, na czym to będzie polegać. Spokojnie, mam wszystko pod kontrolą. Misja 16. Chaos w klasztorze. Zadania. Lokalizuj księgę kwater mistrza. Zniszcz amunicję. Zniszcz zapasy. Zniszcz wszystkie półgąsienicówki. Chciałem powiedzieć, że mam wszystko pod kontrolą, ale niestety mi się w montażu cięcie tutaj jebło, tak więc przykro mi. Dobra, kontynuujmy dalej w takim razie. Widzę, że już na pełnej kurwie zaczynamy. Ledwo co wyszedłem i już mnie atakujecie, kurde, szczyle jedne. Więcej was matka w domu nie miała? Znaczy miała, ale nie chciała. Jakiś tutaj kapitan nas atakuje. W ogóle czyj to jest pomnik? Trzeba będzie zaraz zobaczyć. Jakaś kobita. To jest. Dobre pytanie. Ale niestety póki co nie znam na to pytanie odpowiedzi, chyba że w ciekawostkach was czymś zaskoczę, a prawdopodobnie tak może być, że w ciekawostkach coś na temat tego posągu będzie mówione. Ale brudne ściany, fuj. Masakra. Dobra. Robimy rozpierduchę. W ogóle najlepsze jest to, oczywiście mam nadzieję, że to nie zostanie zabrzmiane jako jakiś, nie wiem, seksistowski komentarz czy coś, ale patrzcie w ogóle na to. Manon jest kobietą. Ona ich wszystkich rozpierdala w drobny mak. Sama. W pojedynkę. Tak tylko przypomnę. To mi się raczej nie uda. To już wiem, że mam przegraną misję. Patrząc na moje punkty zdrowia. No właśnie, ale to przez głupotę właściwie straciłem życie. Tak więc możemy jeszcze raz uczynić powtóreczkę. Szkoda, że tak w życiu realnym nie można zrobić. Wiecie, zginąć i nie wiem, się odrodzić i kurde zrobić zadymę.